Własna waluta jako element suwerenności narodowej poprowadzi panel pan dr Kamil Zubelewicz z Fundacji Republikańskiej, a wezmą w nim udział pan profesor Ireneusz Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Łukasz Hart, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pan Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kwestia suwerenności monetarnej była obecna, była uświadamiana nawet i w starożytności. Niedawno mieliśmy idy marcowe, moment, kiedy zamordowano Cezara. Jednym z zarzutów wobec Cezara było to, że na monecie umieścił swoje podobieństwo, a przecież jeszcze żył. Wypomniał mu to nie kto inny jak Brutus, który stwierdził, że wybije na tę okoliczność monetę wspomnieniową, na której z kolei umieścił swoje podobieństwo, co pokazuje, że pewne mechanizmy polityczne są obecne w historii ludzkości zawsze. Jeśli chodzi o suwerenność monetarną, już pierwsi piastowie zdawali sobie z niej sprawę. Prawdopodobnie Mieszko I bił swoją monetę. Na pewno wychowany w Niemczech książę Bolesław szedł tym szlakiem i uwaga, próbował stworzyć monetę, o czym się mało mówi, monetę międzynarodową. Mianowicie w Kijowie była bita moneta Bolesława, opisana cyrlicą, po to, żeby używano jej także na Rusi. W związku z tym można postawić troszkę przewrotne pytanie, w jakich sytuacjach państwom opłaca się zrezygnować z własnej waluty? Kiedy własna waluta przynosi więcej kosztów niż korzyści? I czy kraje strefy euro znalazły się właśnie w takiej sytuacji? Czy Polska w takiej sytuacji może się znaleźć? Albo czy już może w niej jest? Pan profesor. Ja, tak? Proszę. Dobrze. Dobrze. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo dziękuję uczestnikom za zaproszenie. Temat jest rzeczywiście i aktualny, i ważny, i jeden z, w ogóle z kluczowych, którymi powinniśmy się zajmować. Ta debata kilka lat temu jeszcze była, no w tej chwili mamy wojnę na Ukrainie, więc mamy inne ważne zagadnienia, ale ważne, żebyśmy my co pewien czas do tego tematu wrócili. Jak tutaj kolega Zubelewicz wspomniał w nawiązaniu starożytność, ja tylko może przypomnę, też nawiązując do tego, że jeżeli ktoś z Państwa, na pewno wszyscy interesowali się koncepcją piekła Dantego, to na samym dnie, tam gdzie są najwięcej grzesznicy, to jest dwóch osobników. Po pierwsze Judasz, a po drugie właśnie Brutus. I zobaczymy, czy twórcy euro też tam się znajdą, czy nie. Bo to tak trochę zwiastuje po tym, co się dzieje. Pytanie o własną walutę. W moim mniemaniu odpowiedź jest bardzo prosta na to. Przewaga plusów nad minusami jest prawie zawsze posiadania własnej waluty. Czasami wprowadzenie, rezygnacja z własnej waluty może mieć charakter neutralny. Czyli no po prostu nie ma ani plusów, ani minusów. Zastępuje się jedną walutą drugą bez żadnych praktycznie długoterminowych skutków. To jest pewien specyficzny przypadek, mianowicie przypadek małych gospodarek, bardzo małych gospodarek, które są związane z dużymi gospodarkami, praktycznie 90% czy 100% czasami 80% jest bardzo duży udział w handlu i w zasadzie te systemy są zintegrowane i ta duża gospodarka jest dominująca, ona jest najczęściej dużą otwartą gospodarką, chociaż niekoniecznie taką musi być. I w związku z tym i tak w zasadzie ten kurs między tymi walutami
w długim okresie staje się kursem bardzo, bardzo mało płynnym, tak to określmy. Może nie bardzo mało płynnym, bardzo mało zmieniającym się. I to jest taka jedyna okoliczność, która w zasadzie może się może uzasadniać wprowadzenie rezygnacji z własnej waluty. No, takim krajem jest na przykład San Marino, prawda? No, nie ma zupełnie żadnego powodu, żeby... San Marino jest zresztą specyficzne jeszcze z jednego powodu, dlatego to jest jedyny kraj w Europie, który nigdy nie prowadził wojny żadnej. No więc tutaj też własną walutę mógł zrezygnować z własnej waluty. Nie ma żadnej potrzeby, żeby własną walutę utrzymywał. Może jakaś Andora, no tego typu kraje. Natomiast w przypadku krajów większych, przy zdywersyfikowanym handlu zagranicznym, zarówno imporcie, jak i eksporcie, no to zachowanie własnej waluty w zasadzie jest warunkiem funkcjonowania. Jest bardzo ważne. Ja to może mógłbym tutaj opowiadać o teorii optymalnego obszaru walutowego, ale to może przy kolejnym pytaniu, bo nie chciałbym zdominować tej dyskusji. Także moja odpowiedź jest taka. Praktycznie trudno mi wyobrazić sobie sytuację, że rezygnacja z własnej waluty jest czymś pozytywnym. W niektórych przypadkach, bardzo rzadkich, oczywiście my się w tym przypadku nie znajdujemy, można powiedzieć, że taka, że rezygnacja z własnej waluty ma charakter neutralny. Dziękuję. Zgadzam się zdecydowanie z wypowiedzią pana profesora, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden przypadek, kiedy rezygnacja z własnej waluty może być korzystna. I tak się stało w mojej ocenie faktycznie w przypadku strefy euro. I chodzi o gospodarkę centralną w tym obszarze walutowym, czyli o Niemcy. Według mnie, okiem takiego makroekonomisty, praktyka pracującego w banku i obserwującego z codzienną częstotliwością funkcjonowanie strefy euro przez ponad 20 lat jej istnienia, niemiecka gospodarka zyskuje na istnieniu strefy euro. Ona dzięki tej wspólnej walucie unika podkopywania swojej konkurencyjności, erozji swojej konkurencyjności przez inne gospodarki, w tym te przede wszystkim takie średniej i dużej wielkości pozostałe, czyli na przykład Włochy. Tak? Włochy przykładowo, będąc w strefie euro, straciły możliwość przeprowadzania konkurencyjnych dewaluacji swojej waluty. Nie działa mechanizm rynkowy osłabiający tą walutę narodową, bo jej nie ma. I dzięki temu Niemcy mogą utrzymywać swoją, trochę w sztuczny sposób, swoją konkurencyjność względem innych europejskich gospodarek. No i tu od razu nawiązując do tytułu dzisiejszego forum, no, nasuwa się wniosek, że w ten sposób te pozostałe gospodarki poza tą centralną tracą jakąś istotną część swojej suwerenności monetarnej, a Niemcy tą swoją suwerenność rozszerzają, tak? Zwiększają. I pytanie, ja nie umiem na nie odpowiedzieć, chociaż wydaje mi się, że odpowiedź jest przecząca, negatywna. Czy Polska może w takiej centralnej roli w europejskiej gospodarce w przewidywalnej przyszłości się znaleźć? Mimo mojego bardzo optymistycznego spojrzenia na perspektywę polskiej gospodarki, pewnie nie będziemy w stanie takiej pozycji, aż takiej dominującej pozycji osiągnąć, więc obszar wspólnej europejskiej waluty nie jest dla nas dobrym wyborem, przynajmniej w tej przewidywalnej przyszłości. To ja może będę kontynuował ten wątek. Dla mnie odpowiedź na to pytanie jest dosyć oczywista, skądinąd bardzo dobre pytanie. No, z własnej waluty warto zrezygnować, jeśli to jest w naszym narodowym interesie. Dla niemieckiej elity politycznej zrezygnowanie z marki niemieckiej no, nie było łatwe. Tak? Znaczy, ja przygotowując się do tego panelu sobie odtworzyłem takie wystąpienie kanclerza Kohla z Bundestagu
z lat 90., gdzie Kohl wręcz krzyczał, prawda, że nie będzie żadnych dodatkowych transferów. Prawda. Niemcy się tego bardzo obawiały, niemieckie elity tego się bardzo obawiały, ale mimo to niemieckie elity jednak stwierdziły, że jest to w ich narodowym interesie, żeby zastąpić Deutsche Markę walutą euro. Podam państwu kilka liczb. Pierwsza dekada funkcjonowania strefy euro, no, wydawało się, niektórzy twierdzili ekonomiści, to będzie czas, prawda, konwergencji, państwa będą szczególnie te biedniejsze, nadganiały te bardziej zamożne. No nic takiego się nie stało. Tak? Znaczy, nic takiego się nie stało. W roku 99 PKB na głowę Włoch i Francji, nawet korygowano siłę nabywczą, właściwie było podobne, tak? Ale po 10 latach, no, wiemy, co stało się we Włoszech. Już nie mówię o Grecji. Tak? Jeśli natomiast powiedzieć o Grecji, ale też o innych krajach południa, na przykład Hiszpanii, to jest dosyć spektakularne. To znaczy w pierwszej dekadzie, nawet mniej niż dekadzie od 99 do 2007, popyt wewnętrzny w Grecji wzrósł o 40%. W Niemczech o 3%. Saldo rachunku obrotów bieżących niemieckie w roku 99 plus 3%, w roku 2007 plus 15%. To pokazuje niesłychany sukces gospodarki niemieckiej związany z wprowadzeniem euro. I oczywiście później był kryzys, tak? Później był kryzys finansowy, ale znowu jak spojrzymy na te twarde dane, to nadal strefa euro jest tą strefą, która bardzo mocno służy niemieckiej gospodarce. I kończąc, bo zgadzam się z przedmówcami odnośnie odpowiedzi na to pytanie, jest taka bardzo ciekawa książka Josefa Stiglitza, laureata ekonomicznego Nobla. I Stiglitz w książce Euro zastanawia się nad dysfunkcjonalnością strefy euro. Do tego może jeszcze później przejdziemy. I Stiglitz daje bardzo prostą rekomendację. Taką dosyć szokującą być może dla niektórych, jak rozwiązać, jak ustabilizować strefę euro. I Stiglitz pisze po prostu, Niemcy powinny opuścić strefę euro. Tak, to jest rekomendacja Josefa Stiglitza z tej książki. Tak? Tak więc to jest to, mi się wydaje, że gdy mówimy o suwerenności monetarnej, to kluczowe jest to, żeby suwerennie móc podejmować decyzje, bo to nie chodzi tylko o to, żeby, prawda, mieć banknoty Narodowego Banku Polskiego w kieszeni. To też jest ważne, to jest symbolicznie, to jest kulturowo, jest to niesłychanie istotne, ale też jest istotne to, żebyśmy byli de facto suwerenni monetarnie, nie tylko de jure suwerenni monetarnie, to znaczy, żebyśmy mogli podejmować decyzje w polityce pieniężnej, no, które będą po prostu w naszym interesie, a nie będą, że tak powiem, powielały z pewnym opóźnieniem decyzji innych banków centralnych. I jeszcze jedna myśl, na którą sobie pozwolę, to trochę w komentarzu do tego, o czym była mowa wcześniej na tym panelu o gotówce, o obrocie gotówkowym. Obrót gotówkowy jest niesłychanie istotny, ale a propos tej suwerenności de facto monetarnej, to mi się wydaje, że niesłychanie istotnym tematem do dyskusji są cyfrowe waluty banku centralnego. Tak? I tak tylko gwoli położenie tego tematu na stole. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało z naszą suwerennością monetarną. Mówię de facto suwerennością, nie de jure, gdyby Europejski Bank Centralny wprowadził cyfrowe euro jako cyfrową walutę banku centralnego i umożliwił korzystanie z tej waluty nierezydentom strefy euro. To okej, de jure będziemy mieli oczywiście polskiego złotego, będziemy mieli polską politykę pieniężną i tak dalej. Natomiast pytanie, czy de facto jeszcze będziemy ją mieli. Tak? Tak więc wydaje mi się, że to jest dużo też tych nowych zagrożeń, o których warto mówić dla tej tradycyjnie rozumianej suwerenności monetarnej. Może ten wątek jeszcze później będziemy mogli rozwinąć. Dziękuję. Pytanie kolejne, proszę państwa. Jak kryteria członkostwa w strefie euro odnosiły się do koncepcji optymalnego obszaru walutowego? Czy strefa euro tworzyła, a może stworzy dopiero taki obszar? I a contrario można zadać pytanie, czy polska gospodarka dla złotego tworzy już optymalny obszar walutowy, o czym musimy pamiętać. Nasza waluta powstała jeszcze jako marka polska w roku 1916, czyli mamy raptem 100 parę lat doświadczeń. Gdybyśmy chcieli przeliczyć współczesnego złotego na marki polskie, no to by było pewnie z 1,8 już chyba biliona nawet marek polskich. Tak wielka była skala inflacji liczona względem marki polskiej.
po drodze trzeba było zintegrować szereg obszarów gospodarczych, co zaczęto w II Rzeczypospolitej, ale potem przyszły zmiany i granic, i ustroju, potem znowu zmianę systemu gospodarczego. Stąd pytanie, czy polska gospodarka w tej chwili już tworzy optymalny obszar walutowy, czy też nadal mamy jakieś no, trudne do wyjaśnienia zróżnicowania regionalne? Wracam do mojej poprzedniej wypowiedzi. Ja tu trochę pominąłem Niemcy odpowiedzi, dlatego że ja po prostu jestem bliski takiego, tak może powiedzieć w cudzysłowie, poglądu, że tak naprawdę euro to jest marka niemiecka, inaczej nazwana po prostu. I Niemcy de facto nie za dużo tutaj zmieniały, ale po prostu swoją walutę de facto narzuciły innym krajom. Jak się spojrzy na te korzyści ze strefy euro, no to tam trzy kraje w zasadzie odniosły korzyści. Holandia, Austria i Niemcy, ale de facto to odniosły Niemcy korzyści i się tylko podzieliły z tymi dwoma krajami, bo to silna integracja właśnie z gospodarką niemiecką, zarówno Austrii, jak i Holandii. To jest dosyć specyficzna. Ona powoduje, że te kraje najbardziej zyskują. Natomiast oczywiście tak, w takim modelu, gdzie nasza gospodarka jest dominująca, centralna, to oczywiście ogromnym interesem narodowym Niemiec było wprowadzenie euro, czyli formalna rezygnacja z własnej waluty. I to oczywiście trzeba podkreślać i jak najbardziej jest to faktem. Co do optymalnego obszaru gospodarczego, no to w zasadzie dzisiaj już nie ma żadnych wątpliwości, że te kraje strefy euro nie spełniały cech wspólnego obszaru walutowego. Co wiem, że Stany Zjednoczone nie spełniały tych cech wspólnego obszaru walutowego, jak się łączyły. To dopiero po około chyba 110 latach nastąpiła mniej więcej ta konwergencja. Ale też nie do końca, ale tak abym powiedział, już w miarę, znaczy te procesy w ogóle w miarę postępowały, tak bym powiedział, w miarę to się zbliżało wszystko. W Europie nie ma to żadnych szans. Nie ma na to żadnych szans przy obecnych warunkach. Dlaczego nie ma żadnych szans? Dlatego, że w momencie asymetrycznych szoków w Stanach Zjednoczonych mieliśmy budżet federalny, który powodował poprzez transfery, po pierwsze, co te asymetryczne szoki jakby stabilizuje? To po pierwsze są transfery, a po drugie to jest mobilność siły roboczej. No w ramach Stanów Zjednoczonych mieliśmy ogromną migrację pracowników, a to było jednak w ramach państwa. Chociaż oczywiście tam są duże elementy autonomiczne różnych stanów, ale generalnie no wszyscy już od prawie 100 lat mówią United States East, a jeszcze wcześniej mówiono United States R, czyli tam to bardzo daleko jest posunięte. No w Europie jest jedna droga do tego, żebyśmy ten mechanizm uruchomili. No to jest moim zdaniem droga dla mnie, aż ciarki mnie przechodzą, jak sobie o tym pomyślę. To jest po prostu budowa państwa unitarnego. Z jednym budżetem centralnym unijnym, ze wspólnym oczywiście systemem podatkowym, bo to inaczej nie da się tego zrobić. Musi być jakiś centralny podatek, bardzo wysoki i ogromny budżet, żeby stabilizować sytuację, no w przypadku właśnie tych szoków asymetrycznych, bo to jest to, co jakby rozwala wspólny obszar gospodarczy. To są te słynne już szoki, które inaczej oddziaływują na różne regiony. I teraz tak, no jednak w Europie jest duża różnica językowa, kulturowa i ten drugi czynnik, czyli mobilność siły roboczej, może oznaczać, że niektóre kraje, czy nawet narody, następuje depopulacja, bardzo silna, tak. Depopulacja. No przecież, proszę Państwa, ceną za wejście Polski do ówczesnych jeszcze wspólnot europejskich, bo przecież Unia Europejska powstała później,
no to, to jest utrata 2 milionów mieszkańców. No, podczas II wojny światowej myśmy stracili 5 milionów obywateli, a podczas wejścia do Unii Europejskiej 2 miliony obywateli zniknęło z Polski. Ja to porównuję oczywiście na ogólnym poziomie, że ci obywatele byli, a teraz ich nie ma. I to jest, a jednocześnie inne gospodarki zostały wzmocnione, bo to jest oczywiście też nieprawdą, że jak ludzie wyjeżdżają, to spada bezrobocie. Jest dokładnie na odwrót. Jak te 2 miliony osób wyjechały, to one wyjechały razem ze swoją siłą nabywczą przecież. One tam tworzyły siłę nabywczą. Do Polski przyjechało kilka milionów Ukraińców i bezrobocie jest najniższe w historii. To jest tak, że ci Ukraińcy tu przyjeżdżają i tworzą siłę roboczą. To są młodzi ludzie, to są aktywni ludzie i taki sam koszt Polska wtedy poniosła. W związku z tym odpowiedź na to pierwsze pytanie, no to jesteśmy w strefie euro bardzo, bardzo daleko od mechanizmów konwergencji i bardzo, bardzo daleko od spełnienia kryteriów optymalnego obszaru gospodarczego. W Polsce no, był taki pomysł makroregionów czy euroregionów i on rzeczywiście mógł powodować, że to chyba dalej jest, ale jakoś ostatnio nie jest tak bardzo promowany jak jeszcze na początku, czy pod koniec lat 2000. No i to rzeczywiście przy wspólnej walucie może powodować, że w Polsce będziemy mieli takie różne obszary gospodarcze, może nie walutowe, ale gospodarcze. Natomiast w momencie, kiedy Polska jest krajem unitarnym, kiedy mamy wspólną walutę, kiedy mamy wspólny budżet, no to te procesy mniej lub bardziej następują. Oczywiście są silne regionalizmy. Jest też duża migracja w ramach kraju, no właśnie w ramach stabilizacji tych szoków, to jest ta metoda i jest też budżet centralny, który jest rozdysponowany trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, ale te dysproporcje między miastami a takimi jakby centralami, a regionami, mniejszymi miastami, no zawsze będzie i ona jest w zasadzie we wszystkich krajach, jeżeli się spojrzy, no to prawie każdy kraj wydziela stolicę do oddzielnego, statystycznie w ogóle wydziela stolicę i tam jest inaczej liczone PKB na głowę i wszystko, no bo widać, że to jest sztucznie zawyżane. Także były pewne zagrożenia, jeżeli chodzi o Polskę, ale w tej chwili wydaje mi się, że stanowimy w miarę stabilny obszar walutowy. Dziękuję. Tak, już może krócej, bo dużo zostało powiedziane. Jeżeli chodzi o strefę euro, no to gołym okiem widać, że tam kryteria optymalnego obszaru walutowego nie są spełnione. To tylko wystarczy przywołać historię europejskiego kryzysu zadłużeniowego, ale też historia ostatnich paru lat, czyli bardzo różny przebieg jakby cyklu koniunkturalnego, bardzo różne wyniki gospodarcze poszczególnych państw należących do strefy euro w odpowiedzi na szoki, jakimi były w tych ostatnich latach wybuch pandemii i rosyjska agresja wobec Ukrainy, kryzys energetyczny, to pokazuje, że to nie jest... Jesteśmy bardzo daleko od optymalnego obszaru walutowego. Jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że nawet na takim obszarze można mieć pewne jakby zastrzeżenia co do tego, czy wszystkie kryteria są spełnione i myślę, że przede wszystkim kwestia wewnętrznej mobilności pracowników, wewnętrznej mobilności, wewnątrzkrajowej mobilności podaży pracy. To jest moim zdaniem ten element, gdzie najbardziej tylko na poziomie Polski odstajemy od spełniania kryterium optymalnego obszaru walutowego, natomiast oczywiście no,
kwestia właśnie unitarności naszego kraju, transferów fiskalnych i tak dalej, to powoduje, że trudno mówić, żeby złoty nie mógł na terytorium całego państwa pełnić odpowiednio roli waluty. Także to są tylko takie drobne zastrzeżenia. Czy a propos wypowiedzi tutaj kolegi profesora, to mi się wydaje, że zaraz przejdę do meritum, tak, ale wydaje mi się, że jednak nie możemy takich porównywań stosować, tak? To znaczy porównywać sytuacji II wojny światowej z sytuacją wyjazdu nawet 2 milionów Polaków do Wielkiej Brytanii. To są jednak nieporównywalne sytuacje i wydaje mi się, że nie powinniśmy nawet przy tych wszystkich zastrzeżeniach takich po prostu porównań czynić. To taka uwaga, możemy się oczywiście nie zgodzić. Przechodząc do meritum, to jest tak, że optymalny obszar gospodarczy wymaga optymalnego obszaru politycznego po prostu. Argument jest taki, tak, to znaczy mi się wydaje, że wszyscy jak na tej sali jesteśmy, cenimy trzy wartości. Suwerenność narodową. Myślę, że państwa przedsiębiorców szczególnie nie muszę przekonywać też do tego, że wartością jest wspólny europejski rynek. I trzecią wartością jest mechanizm demokratyczny. Czyli mamy trzy wartości. Tylko problem jest taki, że my nie możemy mieć tych trzech wartości naraz. Zawsze z tych trzech możemy wybrać dwa. Ja to nazywam trylematem integracji europejskiej. Znaczy, jest pewna sytuacja, kiedy my możemy mieć te trzy naraz. To jest to, o czym mówili przedmówcy. To jest wtedy, kiedy jesteśmy jednym unitarnym państwem, mamy również wspólną politykę fiskalną, nie tylko monetarną. Jesteśmy jednym państwem. To wtedy może być i suwerenni, i demokratyczni, i tak dalej, prawda? Znowu proszę zobaczyć, że jak spojrzymy na historię procesu integracji europejskiej i też rolę Niemiec w tym procesie, to zawsze jak pogłębiała się integracja, to były momenty, gdzie Niemcy, a szczególnie niemiecka elita polityczna, zdawała sobie sprawę, że oni na tym mogą potencjalnie bardzo zyskać. A z drugiej strony na przykład kraje południa, Hiszpania, Portugalia, Grecja zdawały sobie sprawę, że mogą na tym bardzo stracić. Stąd na przykład jest bardzo ciekawy case z ekonomii politycznej integracji europejskiej. Dlatego południe Europy zażądało, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale użyję, żeby może trochę podgrzać dyskusję, łapówki od Niemiec. Znaczy polityka spójności... Prezentu, dobrze. Dziękuję koledze bardzo Kamilowi. Rekompensaty, prawda, bakrzysz. Czyli Niemcy zgodziły się na politykę spójności dla południa Europy. Żeby przekonać elity polityczne południa Europy, że może warto, prawda, w ten układ integracyjny wejść. Jak powstała strefa euro, czyli mamy bardzo silną integrację, powstaje wspólna waluta, no trudno sobie wyobrazić mocniejszą integrację gospodarczą niż wspólną walutę, uwaga, nie było mechanizmu rekompensaty. Nie było mechanizmu rekompensaty, ale uwaga, on później zaczął się pojawiać, bo oczywistym jest, że ten mechanizm rekompensaty przy unii walutowej może mieć jedną formę. Znaczy jednak pewne pójście w kierunku wspólnej polityki fiskalnej, to o czym mówił kolega profesor, tak? Czyli też wspólnych podatków europejskich. Tak? To, że elity niemieckie zgodziły się 2007, 2008, 2009, 2010 rok na to, co zrobił Europejski Bank Centralny. Czyli zaczął skupować aktywa, zaczął ratować strefę euro, no, czyli zaczął tak naprawdę transferować, prawda, środki, tak, płynność na południe Europy, upraszczam. Tak. Znaczy, te niemieckie elity zorientowały się w pewnym momencie, że zgadzając się na pewną rekompensatę, oczywiście ona jest pod przykryciem działań niestandardowych niezależnego Europejskiego Banku Centralnego, i tak Niemcy korzystają z euro, tak? Nawet wprowadzając rekompensaty i co więcej, nawet zgadzając się na to, co wydawało się jeszcze kanclerzowi Kohlowi w tym przemówieniu z Bundestagu słynnym niemożliwe. Znaczy uwspólnotowienie długu. Znaczy, to, co teraz się dzieje na poziomie europejskim, prawda, żeby euroobligacje, prawda, wspólny dług, no kiedyś to było nie do pomyślenia. Znowu to jest kolejny mechanizm rekompensaty, sorry, tych, którzy najbardziej korzystają na integracji, czyli Niemiec, dla tych, którzy potencjalnie mogą tracić. Oczywiście tutaj co jakiś czas Trybunał czy Sąd Najwyższy Niemiecki z Karlsruhe wkłada, prawda, kij w szprychy, ale ten proces postępuje. Znaczy proces federalizacji postępuje i proces dobudowywania unii fiskalnej
patch nie rozwijam, wiem, że czasu jest mało, patch nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące polityki fiskalnej, następuje proces uwspólnotowienia polityki fiskalnej. I to jest oczywiście też potężne wyzwanie dla Polski, jak w tych globalnych procesach się odnaleźć. Dziękuję bardzo. To może kolejne pytanie. Jakie mogłyby być pozytywne, a jakie negatywne skutki członkostwa w strefie euro dla Polski? W szczególności prosiłbym o odniesienie się do dwóch kwestii. Po pierwsze, czy integracja walutowa nie oznacza tak naprawdę konwersji długu wyrażonego często w walucie krajowej na dług wyrażany w walucie de facto obcej? A po drugie, jak niższa stopa procentowa w strefie euro wpłynęłaby na cykl koniunkturalny w Polsce? To samo kolejne. Dobrze, to tak. Jeżeli chodzi o tą niższą stopę procentową, to ona ma kilka jakby swoich, kilka znaczeń. Ta najczęściej, znaczy no, oczywiście funkcjonuje jako koszt alternatywny, taka to jest najbardziej popularna miara, ale też występuje w bardzo, opowiada się o niej jako o bardzo ważnym elemencie kosztu obsługi długu publicznego. Pojawia się taki pogląd, że w strefie euro są niższe koszty obsługi długu. No ale jeżeli spojrzy się na w tej chwili rentowności obligacji różnych krajów, to wcale nie jest tak, że ta strefa euro jest skumulowana i to jest i tam te różnice są bardzo niewielkie. Są bardzo, bardzo, bardzo duże różnice. Czy obligacje greckie są zupełnie inaczej wyceniane niż obligacje na przykład niemieckie, a też kraje ze strefy, spoza strefy euro też mają niższe lub wyższe koszty obsługi długu. Także moim zdaniem jest to trochę przesadzone z tym, że wejście do strefy euro oznacza niższą stopę procentową. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, zupełnie indywidualnie wycenia ryzyko i ta ostateczna stopa procentowa jest oczywiście pochodną ryzyka. No ryzyka bankructwa kraju, ryzyka projektu, który się pojawia i tak dalej. I przyglądałem się temu, to te efekty, one może się kiedyś tam pojawiły. Rzeczywiście te obligacje greckie na początku były trochę niżej wyceniane, ale to można powiedzieć wróciło do stanu równowagi. Znaczy po tych problemach greckich obligacje greckie znowu były bardzo wysoko wyceniane i w zasadzie ten efekt jest bardzo nikły. Jeszcze może odniosę się do tego wspólnego długu, no bo to jest też taki element, który trochę mnie przeraża. On jest porównywalny do czegoś, co w Stanach Zjednoczonych nazywało się momentem hamiltonowskim. Hamilton to był właśnie minister skarbu, który pierwszy wpadł na pomysł stworzenia wspólnego długu i to był tak naprawdę początek jednolitego państwa amerykańskiego, ten wspólny dług. Tutaj jest też taka sytuacja, że to zarządzanie tym wspólnym długiem budzi bardzo dużo znaków zapytania. No myśmy musieli przecież podpisać kamienie milowe, tak zwane, zupełnie pozatraktatowo, żeby mieć dostęp do tego wspólnego długu, za który odpowiadamy. No, nie chcę tego wątku rozwijać, ale to budzi moje ogromne wątpliwości. I w zasadzie, gdybyśmy sami pożyczyli na rynku, to po pierwsze moglibyśmy wydać na co chcemy. Tam to są de facto takie zwroty, musimy sami zapłacić, a potem jak projekt jest słuszny, to może dostaniemy zwrot, a może nie dostaniemy. I jestem tutaj sceptyczny co do tego i myślę, że to trzeba bardzo silnie w Polsce przedyskutować, ten wspólny dług europejski. Dobrze, dziękuję.
Ja chciałbym na to pytanie o korzyści odpowiedzieć w taki trochę przewrotny sposób. To znaczy postawić taką tezę, że Polska zdecydowaną większość potencjalnych korzyści z obecności w strefie euro uzyskuje, pozostając poza strefą euro. Więc można powiedzieć, że stosujemy i możemy stosować swego rodzaju taką strategię jazdy na gapę trochę. To znaczy korzystać z funkcjonowania strefy euro, pozostając poza nią i zachowując wszystkie te pozytywne elementy związane z posiadaniem własnej waluty. I o jakie korzyści chodzi? No, te podstawowe, wymieniane najczęściej jako korzyści z funkcjonowania wspólnej waluty, czyli obniżenie kosztów transakcyjnych, obniżenie ryzyka walutowego, bo funkcjonowanie w wymianie handlowej, gdzie dominuje jedna waluta, euro, odpowiadając naszym relacjom handlowym, gdzie 70-80% wymiany to są państwa Unii Europejskiej, tam dominuje wymiana w euro. Zarządzanie w takich warunkach ryzykiem walutowym jest o wiele łatwiejsze niż zarządzanie ryzykiem walutowym przy 20 kilku walutach narodowych, tak? Kiedy strefy euro nie było. To jest zupełnie inna skala ryzyka walutowego, więc tutaj w tym obszarze wydaje mi się, że niemal pełne korzyści są osiągane bez bycia członkiem strefy euro. Podobnie z kosztami transakcyjnymi. Tutaj moim zdaniem ten szacunek jest podobny. Więc realizujemy bardzo dużą część, jeśli nie większość tych podstawowych korzyści z funkcjonowania strefy euro, pozostając poza nią. Nie ponosimy kosztów, to znaczy nie tracimy autonomii polityki pieniężnej. Mamy większą zdolność reagowania na różnego rodzaju szoki, szczególnie asymetryczne, tak, na które w ramach strefy euro nie bylibyśmy w stanie zareagować. Jedna rzecz, gdzie widzę jako przedstawiciel sektora finansowego korzyści z obecności w strefie euro, których nie jesteśmy w stanie zrealizować, nie będziemy pozostając poza nią, to pogłębienie rynku finansowego, zwiększenie jednak dostępności kapitału. Tak? I podam przykład, taki bardzo praktyczny, związany z ostatnimi turbulencjami w systemie finansowym. I chodzi mi przede wszystkim o niedopasowanie struktury terminowej aktywów i pasywów polskiego sektora bankowego. Żeby to zmienić, polskie banki powinny być w stanie emitować długoterminowe papiery wartościowe, listy zastawne czy obligacje w ramach MREL, czy może obligacje kapitałowe, jeśli odpowiednie rozwiązania będą w Polsce. Nabywcy takich instrumentów są poza granicami Polski. Polski rynek kapitałowy, zasobność polskich inwestorów jest zbyt mała, żeby te instrumenty wchłonąć. Rynek jest tutaj właściwie tylko w strefie euro i te instrumenty mogą być emitowane tylko w euro. I w tym momencie ta emisja jest wysoce nieefektywna ze względu na koszt, przepraszam za język tutaj finansowy, słopowania tego euro na złote, tak? Więc to jest taki jeden element, który absolutnie moim zdaniem nie przesądza na rzecz podejmowania kroków w celu wejścia do strefy euro, ale warto sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj coś tracimy. I na koniec jakby w tym obszarze jeden jeszcze bardzo konkretny przykład. Listy zastawne PKO Banku Polskiego służące finansowaniu rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych i samego rynku mieszkaniowego i polskiej gospodarki mogłyby być emitowane z potrójnym A na europejskim rynku, bardzo tanio, w przypadku gdyby Polska była w strefie euro. Sam fakt pozostawania poza strefą euro powoduje, że rating tych listów zastawnych jest kilka stopni niższy i zainteresowanie inwestorów, a przede wszystkim koszt tych emisji jest znacznie wyższy, ale to jest taki jeden bardzo techniczny aspekt, nie wpływający istotnie na całkowity bilans korzyści i kosztów.
Odnośnie tego pytania, zaraz do niego przejdę, ale taka refleksja, jeśli chodzi o strefę euro, dużo tutaj zostało też przeze mnie powiedziane o dysfunkcjonalnościach tej strefy, prawda, o zróżnicowaniu strefy euro, o tym, że nie jest optymalnym obszarem walutowym, ale dla uczciwości dyskusji warto pewnie postawić pytanie, na które ja też nie będę miał odpowiedzi, od razu mówię, ale pytanie jest takie, co by było gdyby? Znaczy, co by było gdyby w roku 1999 nie wprowadzono wspólnej waluty i gdyby państwa dzisiejszej strefy euro nadal posługiwały się swoimi narodowymi walutami, prawda? To jest pytanie o to, ile kryzysów finansowych i walutowych być może już byłoby za nami w ciągu tych dwóch dekad w strefie euro. Badać to się bada trudno, bo musielibyśmy skonstruować taką syntetyczną Unię Europejską bez euro, prawda? Ale wydaje mi się, że dla uczciwości debaty to jest ważne pytanie. Odnośnie pytania teraz tego głównego tutaj i kosztu kapitału, mi się wydaje, że my przeceniamy kwestię kosztu kapitału generalnie. Tak? To znaczy, tu państwo na sali są przedsiębiorcami, pewnie wiedzą lepiej od teoretyków, ale znowu są badania, które pokazują, że nie zawsze globalizacja finansowa, która obniża dramatycznie koszt dostępu do kapitału, wpływa na, nie wiem, wzrost inwestycji przedsiębiorstw. Tak? No bo często przecież to nie jest tak, że przedsiębiorstwa, nie wiem, nie zaciągają kredytów, bo kredyt jest drogi, prawda? No często nie zaciągają kredytów, nie wiem, bo niepewność jest potężna, prawda? Bo rynek zbytu jest niepewny, bo środowisko regulacyjne jest dysfunkcjonalne, prawda? Tak więc mi się wydaje, że czasami przeceniamy tą kwestię. Poza tym no, stopy procentowe teraz w Polsce wzrosły, tak, ale generalnie są na poziomie relatywnie no, umiarkowanym historycznie, mimo wszystko. I teraz odnośnie tego argumentu ze strony sektora finansowego, być może tak, za byciem Polski w strefie euro, znaczy, tak czy inaczej, z całym szacunkiem dla sektora bankowego, my też musimy patrzeć na drugi filar tego naszego systemu finansowego, to jest rynek kapitałowy, prawda? I to też jest istotne, prawda, że bez tego drugiego źródła, prawda, finansowania projektów modernizacyjnych będzie nam trudno modernizować się. I taka na koniec refleksja, to znaczy jakby ktoś z państwa mnie zapytał, nie wiem, przed pandemią i przed wojną w Ukrainie, panie profesorze, załóżmy, że mamy szok pandemiczny, mamy wojnę przy naszej granicy, to co będzie z rentownościami naszych obligacji i kursem walutowym, tak? Znaczy, powiedziałbym pewnie, no to będzie bardzo negatywne dla rentowności obligacji, dla kursu walutowego. Znaczy, dla mnie osobiście ten poziom rentowności naszych obligacji teraz, biorąc pod uwagę to wszystko, co przeszło nasza gospodarka, pandemia, blisko wojna, czyli premia za ryzyko, którą żąda rynek, to mimo wszystko to nie są bardzo wysokie rentowności. Tak? Znaczy one wzrosły, bo stopa po prostu procentowa wzrosła, tak? Ale mimo wszystko nie są jakoś bardzo podwyższone rentowności. Po drugie, jak patrzymy na nasz kurs walutowy, to również tutaj sytuacja wydaje się bezpieczna, tak? I dlaczego kurs jest taki, jaki jest, to wystarczy narysować dwa wykresy, prawda, kurs euro-dolar i drugą linię, prawda, kurs euro-złoty, no i korelacja jest bardzo wysoka, tak? Zadziwiająca wysoka korelacja, tak? Czyli tej premii za ryzyko i w rentownościach obligacji o dziwo nie widać bardzo mocno i w kursie walutowym też nie. Dlaczego? No pewnie dlatego, że fundamenty polskiej gospodarki są po prostu nadal bardzo silne, że dług publiczny nie jest wysoki, tak? On nie jest wysoki w relacji do innych krajów i ta sytuacja fiskalna wydaje się dosyć stabilna. No jedyną rysą, prawda, na tym, to wiemy, na tym obrazie naszej gospodarki jest oczywiście podwyższona inflacja w tym momencie. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. W polskiej gospodarce od lat utrzymuje się nadpłynność sektora bankowego. Napływ walut obcych przy słabym kursie złotego oznacza, że w bankach komercyjnych pojawia się nagle masa złotego, którą później bank centralny skupuje, pożycza, tak, płacąc oczywiście odsetki bankom komercyjnym. Za co? No za to, że pożycza od nich złote polskie. W związku z tym mam pytanie, czy w praktyce można mówić o suwerenności monetarnej, gdy waluta danego kraju systematycznie, a to od 2010 roku, się osłabia i jest kreowana przez napływ środków z zagranicy. Może jeszcze
słowo komentarz, żeby dyskusja była żywa do poprzedniej wypowiedzi. Takie bardziej może podsumowanie niż polityka, niż polemika. Bo rzeczywiście wydaje mi się, że to, co profesor Hart mówił, jest dosyć ważne i to trzeba jeszcze pogłębić. Żyjemy w świecie bardzo silnego ufinansowienia. Rzeczywiście kapitały inwestycyjne są ogromne na całym świecie, ale to ostatecznie realna gospodarka, a tak naprawdę w tej realnej gospodarce dwa elementy, czyli jak szybko będziemy wymyślać nowości, czyli postęp technologiczny, a szczególnie postęp technologiczny w obszarze energetycznym będą decydowały o konkurencyjności i po prostu od tego nie da się uciec. Był taki mit, że już przemysł dzisiaj jest nieistotny, że w zasadzie możemy opierać PKB na usługach, no ale to po 2008 roku rozsypały się te wszystkie teorie jak domek z kart. Po prostu muszą być twarde fundamenty ekonomiczne i siłą polskiej gospodarki takie fundamenty są. Nie zdajemy sprawy z tego, jak dobrze polska gospodarka jest zdywersyfikowana w porównaniu do innych gospodarek, dlatego to wszystko możemy przetrwać. Ona jest zdywersyfikowana po pierwsze pod względem różnorodności wielkości przedsiębiorstw. Mamy bardzo dużo małych, średnich, też dużych przedsiębiorstw, a jednocześnie nie jakichś takich konglomeratów, które by dominowały nad całą gospodarką. Po drugie, jest to bardzo dobra dywersyfikacja sektorowa. Mamy rzeczywiście PKB składający się z wielu, jesteśmy aktywni w wielu sektorach gospodarek. W przeciwieństwie do Słowacji, która na przykład postawiła na przemysł samochodowy bardzo silny. Teraz te ostatnie dane, które obserwowałem, to były dla mnie też szokujące, jak poziom PKB na Słowacji się obniżył, chociaż są w strefie euro, prawda? Jeżeli się spojrzy na to, na te historyczne dane, no to Słowacja i Grecja są w zasadzie największymi przegranymi całej tej operacji. One są na końcu, w tej chwili są dwa najbiedniejsze kraje, licząc w parytecie siły nabywczej. A dla mnie było też zaskakujące, jak bardzo dobrze sobie radzi Rumunia, która w zasadzie się do nas w tej chwili, do nas i do Węgier się w zasadzie zbliża. Jeżeli teraz chodzi o kursy walutowe, no to rzeczywiście te kursy walutowe, jeżeli się spojrzy, taką ostatnią analizę robiłem, porównywałem czeską koronę złotego, euro, franka szwajcarskiego i forinta. Jak się zmieniały kursy tych walut, no to w zasadzie czeska waluta, polska i euro poruszały się w jednym takim korytarzu z niewielkimi odchyleniami, a odchylenie in minus, czyli najmniej tracił frank szwajcarski, a najbardziej takie wahnięcie do góry było w przypadku forinta węgierskiego. A tak te waluty właśnie euro, złoty czy korona czeska, to w zasadzie są bardzo silnie powiązane ze sobą i tutaj żadnych zagrożeń nie ma. Teraz jeżeli chodzi o suwerenność walutową i tam deprecjację czy aprecjację kursu walutowego, no tu nie ma nic zaskakującego. No te kursy poruszają się, znaczy to są w ogóle zbyt jeszcze małe szeregi czasowe moim zdaniem, bo to się może za chwilę odwrócić. No jen na przykład, japoński się bardzo się umacniał przez wiele lat. Korona czeska w stosunku do złotego się też umacniała, a to kompletnie nie ma żadnego moim zdaniem większego znaczenia, jeżeli chodzi o suwerenność monetarną. Po prostu takie są pewne przejściowe, one są może nawet długookresowe, przecież nie, w modelu Solowa stan stacjonarny, no to może się ustalać
20-30 lat. No to jest tak, że my dążymy do pewnej równowagi i trochę jesteśmy niecierpliwi. Chcemy, żeby to się wydarzyło dzisiaj natychmiast. Procesy konwergencji są długoterminowe. I ten kurs walutowy, jeżeli się spojrzy na jego, na tą wahliwość, to ona nie jest jakaś taka dramatycznie duża. No gdyby... O trend mi chodziło, o trend. Tak, a ten trend też nie jest jakiś taki bardzo stromy, bym powiedział, prawda? I zobaczymy, co będzie się działo dalej. No, na razie, znaczy też oczywiście inflacja jest u nas trochę wyższa, więc to też trzeba liczyć realny kurs walutowy tutaj, nie tylko nominalny. Nie pamiętam tych wyników, ale dosyć dawno badałem ten realny kurs walutowy. To też nie budził jakichś moich wielkich zastrzeżeń. Po prostu, proszę Państwa, musimy się skupić na realnej gospodarce. No na przykład Szwajcaria. W Szwajcarii, proszę Państwa, 3% społeczeństwa ma wyższe wykształcenie i jakoś sobie radzą. Prawda? Jakoś sobie radzą. Znaczy stawiają po prostu na realne, praktyczne zawody i my musimy po prostu zrobić to samo. Znaczy musimy zacząć jeszcze bardziej, bo jest całkiem nieźle w Polsce, ale jeszcze bardziej. Przecież na przykład Niemcy, Czesi i Polska to są trzy najbardziej uprzemysłowione kraje. Znaczy mówię o odsetku przemysłów w stosunku do PKB. Polska, Czechy, Niemcy. No jesteśmy tutaj całkowicie jakby skonwergowani, można powiedzieć, w tym kierunku i musimy dalej to po prostu ciągnąć, stawiać na realne inwestycje, na realne pomysły. No każdy, kto, Państwo przecież wiecie lepiej ode mnie od teoretyka, każdy przedsiębiorca wie, że jeżeli ma realny pomysł, który ma wypalić, to finansowanie nie jest problemem. Problemem jest po prostu to, że czasami ktoś chce zrobić biznes, chce być biznesmenem, a może nie mieć pomysłu do końca prawidłowego i my nigdy do końca nie wiemy, czy to przedsięwzięcie się nie udało dlatego, że były problemy z płynnością, czy były po prostu istotne problemy w tym jądrze biznesu, prawda? To są dwie różne rzeczy, bo na końcu tak firma traci płynność finansową i ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że w tym ryzyku jest ryzyko realne i ryzyko finansowe i na przykład lewarowanie przedsiębiorstwa, czyli zwiększenie długu powoduje oczywiście ogólne ryzyko. Ale to też te przedsiębiorstwa polskie nie są jakoś w niesamowity sposób zadłużone. Wręcz przeciwnie, wiele przedsiębiorstw ma nadwyżki finansowe, które są lokowane w bankach i właśnie moim zdaniem problemem jest to, że musimy przeskoczyć do takiego obszaru bardzo gwałtownych inwestycji. Musimy zwiększyć po prostu stopę inwestycji, co jest trudne w tych niepewnych czasach. Dziękuję. Króciutko, bo mam świadomość uciekającego czasu. Przez ostatnie kilkanaście lat realny, efektywny kurs złotego był może nie do końca stabilny, ale uporczywie wracał do takiej wieloletniej średniej, więc tutaj bym polemizował z tezą, że złoty jest w długoterminowym trendzie deprecjacyjnym. W tym ujęciu realnym, efektywnym niekoniecznie. Natomiast co do kluczowej kwestii, czyli nadpłynność, a autonomia w polityce pieniężnej, no wydaje mi się, że z tą strukturalną nadpłynnością, która jest faktycznie w polskim systemie finansowym i ona wynika z napływu kapitału, jesteśmy sobie w stanie radzić, możemy ją sobie sterylizować, natomiast nadpłynności wygenerowanej na przykład przez ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego byśmy nie byli w stanie sterylizować, nic byśmy z tym nie mogli zrobić, więc to pokazuje, że no, jednak własna waluta nawet w takich specyficznych uwarunkowaniach pełną autonomię polityki pieniężnej daje. No to jeszcze podobne może pytanie, czy własna waluta to jedynie znaki pieniężne? Czy własna waluta to jedynie prawo do dowolnego kształtowania pasywów Banku Centralnego? A może własna waluta to prawo do kreacji pieniądza
w oparciu na przykład o krajowe papiery wartościowe. Czy można tak naprawdę mówić o własnej walucie bez operacji zasilających banku centralnego? Kiedy polski pieniądz, panów zdaniem, będzie zabezpieczony polskimi zobowiązaniami, nie kreującymi ryzyka inflacji, jak to było w przypadku skupu obligacji? Kiedy będziemy mieli polski pieniądz nie pod kątem znaków, tylko pod kątem tego, co stanowi zabezpieczenie jego wartości? Ja zrezygnowałem z głosu w poprzedniej rundzie, tak więc teraz może zacznę. A propos tego, czym jest pieniądz. To ja może Państwa zaskoczę, ale jak jestem pytany, czym jest pieniądz, to ja tak do końca nie wiem, czym jest pieniądz. Tak? Znaczy, to jest dosyć filozoficzne pytanie. Ja się nie przygotowałem, ale jest taki piękny esej Zbigniewa Herberta w Martwej naturze z wędzidłem, gdzie Herbert pisze o sile pieniądza, że może być jak demon i niszczyć, ale też może tworzyć i być wręcz jak pług, prawda? I to jest piękny esej Herberta. On tam odnosi się w Martwej naturze z wędzidłem do manii tulipanowej w Niderlandach, prawda? Inny autor, zupełnie inny też aksjologicznie, którego Państwu polecam odnośnie pytania, czym jest pieniądz, to jest Harari, jego Sapiens, gdzie pisze o pieniądzu jako najbardziej uogólnionym systemie zaufania, bo taki trochę jest pieniądz. Tak więc pieniądz, wydaje mi się, tworzy też takie nasze, jest bardzo istotnym elementem naszego narodowego, kulturowego imaginarium. Nie jestem antropologiem, nie chcę iść w ten wątek, bo tu nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że nie możemy o tym zapominać. To też Arystoteles pisał w Polityce, prawda, że ten wyciskany znak, to wyciskany znak na tym krążku metalu miał niesłychaną wartość symboliczną, tak? Miał niesłychaną nominalizm pieniężny. A propos tego pytania o pieniądz, jego wartość, już raz przechodzimy do gospodarki, to wydaje się, że siła pieniądza zależy od wielu czynników. No zależy od determinacji banku centralnego. Zależy od determinacji banku centralnego do utrzymywania w ryzach i oczekiwań inflacyjnych, i utrzymywaniu w ryzach inflacji, a przede wszystkim wiarygodnego komunikowania, że bank zrobi wszystko, żeby tą inflację w ryzach utrzymać. Ja tylko przypomnę, jak Mario Draghi powiedział whatever it takes, szef EBC, żeby zrobię wszystko, żeby zachować strefę euro. Do tego dnia Europejski Bank Centralny nic nie zrobił, kompletnie nic nie zrobił, a zmiana na rynku finansowym była spektakularna. Tak? Tak więc siła pieniądza zależy od wiarygodności i determinacji banku centralnego, ale też siła pieniądza zależy niesłychanie istotnie od siły realnej gospodarki. Tak? I to jest pewnie też, też jedno z miejsc, ze źródeł jednak dosyć wysokiej stabilności, to co mówiłem, i rentowności, i samego kursu. Jedna tylko liczba dla Państwa. Rok 2020 uderza w Polskę pandemia, wchodzimy w recesję, ale uwaga, nawet w tym roku najtrudniejszym pandemicznym dynamika polskiego eksportu była dodatnia i wynosiła 0,1. Niewiele powyżej zera, ale polski eksport odnotował dodatnią dynamikę wzrostu w roku 2020. Prawda? Tak więc ta siła, też kolega mówił, siła polskiej gospodarki, siła polskich przedsiębiorców jest niesłychanie istotna. I wydaje mi się, że też w debacie publicznej i też pewnie w badaniach naszych nie doceniamy tego adaptacyjnego potencjału naszej gospodarki. To tyle, dziękuję. Pytanie fenomenalne na koniec, czym jest pieniądz? Rzeczywiście filozoficzne. I to powiedzmy, znaczy nie będę może o historii pieniądza mówił tam poprzez traktaty z Bretton Woods aż do pieniądza fiducjarnego do 72 roku, bo to jest taki przełom, jak Nixon ogłosił, że pieniądz jest, że dolar już więcej nie będzie wymieniany na złoto. To jest taki moment przełomowy. Już wcześniej nie był wymieniany na złoto w obrocie wewnętrznym amerykańskim. Przypominam, że ten liberalny kraj, jaki jest Stany Zjednoczone, w latach chyba 30. zażądał konfiskaty złota, proszę Państwa. Czy każdy miał tam 2 tygodnie, jak nie,
jak nie zaniósł wszystkiego, co ma złote poza tam chyba właśnie jakieś klejnoty nie wchodziły w to, jakieś obrączki, tego typu rzeczy, ale generalnie zasoby złota, był miesiąc i trzeba było zdeponować w rezerwie federalnej i koniec. Wtedy zresztą bardzo dużo złota odpłynęło do szwajcarskiego, amerykańskiego. No ale mamy rok 72 i zatrzymanie wymienialności dolara na złoto. No i to jest ten moment, gdzie pieniądz już jest oparty tylko i wyłącznie na wierze. No, pieniądz fiducjarny od fides, czyli od wiary. I w tym homodeusie, to autor miał rację, że dzisiaj pieniądz jest oparty tylko i wyłącznie na wierze, co jest zresztą pewien paradoks, no bo przecież tyle lat słyszeliśmy, że pieniądz to jest taka istota materializmu, to jest takie sedno materializmu, a to sedno materializmu dzisiaj oparte jest tylko na wierze. Na wierze w co? No to jest pytanie tak naprawdę, w co trzeba wierzyć, żeby pieniądz był stabilny. No to są na poziomie takim bardzo, bym powiedział, ogólnym, no to po prostu, że emisja pieniądza będzie proporcjonalna do produkcji towarów i usług. Jak rośnie PKB, nie wiem, 10%, no to mniej więcej w zbliżonym tempie powinna rosnąć emisja pieniądza. Zresztą, zanim jeszcze wrócimy do tego traktatu z Bretton Woods i pieniądza opartego o kruszec, no to jest w ogóle też pewna rzecz, którą wszyscy sobie zdają sprawę, pewnie dziś się spotkali, może nawet nie pamiętają, że główną bolączką, proszę Państwa, co może brzmieć dzisiaj szokująco, główną bolączką za czasów pieniądza kruszcowego była deflacja. Był problem taki, że gospodarki się bardzo szybko rozwijały, a podaż kruszców nie nadążał za tym. I dlatego między innymi coś trzeba było zrobić, bo brakowało tego smaru w gospodarce, prawda? No i teraz na tym poziomie, tak jak wspomniałem już makro, no to musimy stabilizować tą podaż pieniądza, w którą wierzymy, żeby być wiarygodni, która musi być porównywalna z podażą towarów. Natomiast na takim poziomie, bym powiedział, meta, no to jest po prostu wiara w gospodarkę, znaczy sprawność systemu ekonomicznego jest gwarantem stabilnego pieniądza po prostu. Jak coś się. Są też różne fazy, jeżeli chodzi o inflację. Najgorsza faza to jest faza, która w tej chwili w Turcji się odbywa, że przy bardzo wysokich inflacjach ludzie po prostu fizycznie uciekają od pieniądza, znaczy wypłacają ten pieniądz, wymieniają na waluty obce i to już jest panika. No to jest bardzo daleko oczywiście od tego, w ogóle raczej wracamy do normalności pod koniec tego roku, już będziemy bardzo blisko. I tutaj wiarygodność banku centralnego, która w Polsce jest akurat na bardzo wysokim poziomie, jest kluczowa. Dziękuję. Moim zdaniem to, czy pieniądz, ja tak rozumiem to pytanie, zwiększa, własny pieniądz zwiększa naszą suwerenność monetarną, nie zależy od struktury aktywów czy pasywów banku centralnego. Tylko kluczowe jest to, o czym panowie profesorowie powiedzieli, czyli siła, konkurencyjność gospodarki, ale też wiarygodność polityki makroekonomicznej i całej gospodarki, bo tylko w takich warunkach, przy tej sile gospodarki, konkurencyjności, przy odpowiednio prowadzonej polityce makroekonomicznej, przy jej wysokiej wiarygodności, własna waluta jest atutem, tak jak to jest w Polsce przez ostatnie lata, dekady, i tylko w takich warunkach ta własna waluta faktycznie daje większą suwerenność monetarną, a nie staje się takim obciążeniem, jak chociażby na wspomnianych Węgrzech. Tak? Więc wiarygodność i odpowiednia polityka makroekonomiczna to jest tutaj niezbędny warunek. Jednak nie zgodzę się w pełni z tym zdaniem. Częściowo się zgodzę, ale niestety nie w pełni. Mianowicie, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o pieniądzu, polskim pieniądzu, to następnym etapem być może jego rozwoju byłoby zabezpieczanie jego wartości w
właśnie czym? Zobowiązaniem do spłaty, ale przez kogo składanym? Przez polskich przedsiębiorców. To, o czym pan wspominał, czyli obligacje, które mogłyby mieć wysoki rating, czyli być zabezpieczeniem dla pieniądza w pełni uznawanego międzynarodowo. Dlaczego ten rating jest niższy? No, dlatego, że coś nie działa albo w naszej polityce gospodarczej, albo w naszej polityce kursowej. Gdyby złoty systematycznie się umacniał, gwarantuję panu, że byłoby AAA i każdy by chciał mieć takie aktywa w swoim banku, w swoim portfelu. I być może to jest wyzwanie dla polskiej gospodarki, żeby nie tylko rozwijała się realnie, ale także ten komponent finansowy był coraz mocniejszy właśnie dzięki kreacji polskiego pieniądza, ale nie polskich znaków, bo to jest akurat proste. Tylko takiego rynku, na którym funkcjonują papiery wartościowe o odpowiedniej rentowności, powszechnie akceptowane, uznawane i pożądane, czego sobie i państwu życzę. Dziękując bardzo za